Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie dzisiaj. Krótka konferencja prasowa poświęcona sprawom piłkarzy Olimpii Grudziądz. Bardzo pilny, palący temat w mojej ocenie. Wszyscy Państwo doskonale wiecie, jaka jest sytuacja aktualnie sportowa tegoż klubu. Klub niestety nie obronił statusu drugoligowego, co bardzo nas radnych, mnie osobiście bardzo boli. Liczyłem na to, że jednak zawodnicy, mając te podstawowe narzędzia w mojej ocenie, zawalczą o drugą ligę. No ale cóż, ktoś kiedyś powiedział taką maksymę, taki jest sport i z tym się trzeba pogodzić. Natomiast ja przyznam, nie mogę się pogodzić z tym, że forma Olimpii no, od 2 lat spada wyraźnie w dół. Oczywiście znów można byłoby tutaj powrócić do tej maksymy, taki jest sport i z tym powinniśmy się pogodzić, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale jeżeli w ciągu 2 lat klub z tak pięknymi tradycjami spada aż do 3. ligi, mając te podstawowe narzędzia, myślę tutaj przede wszystkim o finansach, które zabezpiecza miasto w postaci dokapitalizowania spółki, w mojej ocenie, podkreślam, to jest moja ocena, powinien jednak, no, jeżeli raz to przydarzyło się, czyli spadek z 1. do 2, to przynajmniej ten status drugoligowy powinien jednak zostać obroniony. Tak się, drodzy Państwo, jednak nie stało i nad tym bolejemy, tak jak powiedziałem, ale to nie czas teraz na płacz. Mleko zostało rozlane, nie możemy przegapić tej sytuacji, ponieważ czas pracuje na niekorzyść, niestety, piłkarzy Olimpii Grudziądz. Na początku sierpnia ruszają rozgrywki trzecioligowe. I ja oczekuję, że pan prezydent, a przede wszystkim zarząd spółki, spotka się z radnymi w celu omówienia tej sytuacji. Przede wszystkim na pewno potrzebna jest tutaj analiza, dlaczego tak się stało, że zespół z 1. spadł do 3. A przynajmniej skupmy się na sezonie obecnym, dlaczego jednak nastał ten spadek do 3. ligi. Dlatego pilne spotkanie z radnymi, bo przecież nie oszukujmy się, to przecież radni będą podnosić ręce za tym, aby kolejna transza finansowa znalazła się na koncie piłkarzy Olimpii. I tutaj, drodzy Państwo, pojawia się pytanie, a może nie pytanie, tylko bardziej oczekiwania od strony właściciela spółki. Jaki jest cel sportowy? Ja sobie nie wyobrażam, aby cel sportowy nie był inny jak szybki powrót do 2. ligi. A więc kolejne pytanie, ile to będzie kosztowało? I po to ma być to spotkanie z radnymi, aby przekonać tychże niezdecydowanych lub też tych, którzy zastanawiają się, czy w 3. lidze można coś zaoszczędzić, ewentualnie grając w tejże, czy ten awans po prostu stanie się faktem i Olimpia będzie mogła dalej cieszyć nas swoją dobrą grą. Dlatego, drodzy Państwo, 17 czerwca złożyłem pismo do pana prezydenta w celu pilnego zorganizowania spotkania z radnymi i zarządem spółki. Oczekuję, że jeśli dojdzie do takiego spotkania, a to spotkanie musi dojść najpóźniej w przyszłym tygodniu, aby na tym spotkaniu zarząd spółki poinformował o aktualnej sytuacji finansowej, a przede wszystkim przedstawił plan sportowy dla spółki. Oczekuję, że będzie to plan, który będzie mówił o tym, ile kosztować będzie nas walka o awans do 2. ligi. Oczywiście, jeżeli prezydent miasta postawi taki cel, a wierzę w to, że taki cel będzie. No i, drodzy Państwo, poza tym jest wiele jeszcze innych pytań, na które chciałbym uzyskać odpowiedź podczas tego spotkania. Czy gra w 3. lidze wymaga tego, aby zespół był spółką, tak? Chociaż możemy sobie też odpowiedzieć na to, bo być może Polski Związek Piłki Nożnej w 2. lidze wprowadzi lada moment to, że kluby grające na tym poziomie będą musiały być sportowymi spółkami akcyjnymi. Więc to też ważne pytanie, czy musi być ta spółka. Natomiast oczekuję takiego spotkania jak najszybciej, jeśli chodzi o władze miasta, drodzy Państwo, bo czas pracuje na niekorzyść Olimpii. To tyle z mojej strony. Czy macie jakieś pytania? Zarządem Olimpii Grudziądz S.A. No nie zrealizowała podstawowego celu, jakim było utrzymanie się w 2. lidze. To też jest pytanie do władz miasta. Na pewno, tak jak powiedziałem na początku, potrzebna jest rzetelna analiza tego sezonu. Dlaczego tak się stało? Czy czegoś zabrakło? Czy ten zespół był za słaby? Czy, nie wiem, brakowało wypłat, jeśli chodzi o bieżące apanaże dla zawodników?
To też jest bardzo ważne pytanie. Czy zmieniamy zaprzęg w trakcie rozgrywek? Bo nie oszukujmy się, drodzy Państwo, sezon rusza za miesiąc tak naprawdę. I teraz zmiana zarządu, trenera. Pamiętajmy o tym, że musimy mieć zespół na awans do drugiej ligi, jeżeli taki będzie cel sportowy, którego sobie zresztą nie wyobrażam. A więc trzeba rozmawiać już z zawodnikami. W mojej ocenie jest to już troszeczkę za późno, ponieważ Coła, Komekonski być może mają już kontrakty w innych klubach. A proszę zauważyć, że poziom trzeciej ligi to jest grupa druga, jeśli dobrze pamiętam. To jest 18 zespołów i to jest tylko jedna drużyna, która awansuje. Piekielnie ciężko jest wybić się z trzeciej ligi, gdzie grają takie zespoły jak Bałtyk Gdynia, Lana Toruń, Kotwica Kołobrzeg. I z moich informacji wynika, że w Kotwicy Kołobrzeg na przykład piłkarze grają za 12 tysięcy złotych miesięcznie. To są horrendalne pieniądze. I teraz czy znajdziemy pieniądze takie, które pozwolą nam zatrzymać trzon zespołu? Natomiast wracając do Pana pytania, to też trzeba się nad tym zastanowić, czy zarząd klubu, czy sztab trenerski, czy w tym zakresie też trzeba zrobić jakieś korekty. Chociaż mówię, jest to bardzo mało czasu na robienie wody, burzy w szklance wody, bo temu klubowi, tym piłkarzom, którzy zdecydują się zostać w Grudziądzu, potrzeba spokoju. Pan prezydent w marcu podejmuje spółkę z Gdańska, że miasto nie stać jedzenia utrzymywania w Gdańskiej spółki, czyli ma się teraz okazać, że teraz będzie stać. Mówimy, że to się odczuć na pieniądze miasta, nie Panie redaktorze, ja stoję na straży, że to, że podjęliśmy taką uchwałę jako radni o zbyciu akcji Olimpii Grudziądz, ja to traktuję jako dodatkowe źródło finansowania. Ale go nie ma. Natomiast w mojej ocenie nadal miasto powinno finansować klub miejski w takim, a nie innym zakresie. To jest kwestia do rozmów. Czy będzie spółka, czy będziemy dokapitalizować spółkę, czy będzie to forma stowarzyszenia. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy zostawili teraz klub w tak trudnej, dramatycznej sytuacji na takim zakręcie samopas. Natomiast faktycznie, tak jak Pan powiedział, nie udało się zbyć tych akcji i jak pokazuje życie, zainteresowanie jest słabe tym, a więc ta druga odnoga bezpieczna dla piłkarzy, dla klubu, to jest miasto w tym momencie. I my chcąc, nie chcąc, dbając o ten poziom sportowy, który chcielibyśmy jednak, bo przecież, no nie oszukujmy się, Grudziądz to także piłka nożna, Grudziądz to także Olimpia Grudziądz. To są też kibice, to są też działacze, to są też ludzie, którym leży na sercu dobro tegoż klubu, prawda? No dobrze, licznik bije, tak jak Pan mówił, mamy połowę czerwca, uchwała była podejmowana w marcu, widzieliśmy, że to rozwiązanie z zbyciem akcji jest jednym z rozwiązań. Pan nie uważa, że te analizy, które Pan dzisiaj występuje, one powinny być gotowe? One już powinny być gotowe i Wy powinniście już je omawiać, a nie czekać na nie? Ale oczywiście zgadzam się, ponieważ strategia w mojej ocenie powinna wyprzedzać pewne działania, tak? Czyli powinniśmy być przygotowani na ten pesymistyczny wariant, który tak naprawdę de facto się stał. Czyli nie ma inwestora, który chciałby zainwestować i wykupić akcje Olimpii Grudziądz. I oczywiście, ma Pani rację, miasto powinno być na ten wariant przygotowane, bo dzisiaj to wygląda tak, jakbyśmy pali się las, a my kopiemy studnie i szukamy wody. A więc i znowu działamy pod presją czasu. Zostaje nam miesiąc z lekkim okładem, żeby znaleźć źródło finansowania, żeby zabezpieczyć piłkarzy, znaleźć tych piłkarzy, którzy będą grali. W mojej ocenie jest to bardzo mało czasu, dlatego do tego spotkania musi dojść jak najszybciej. To jest przyszły tydzień. Przed sesją czy po sesji? W mojej ocenie powinno to dojść do takiego spotkania jeszcze przed sesją, ponieważ to jest taki okres, proszę zauważyć, powiedziałbym ogórkowy. Co prawda sesja gdzieś jest planowana na koniec sierpnia, ale to jest już po herbacie, jak mawiała Anglica, więc w mojej ocenie trzeba byłoby zwołać sesję nadzwyczajną, która by to jakoś skorygowała, jeśli chodzi o finansowanie tego klubu. Poza tym trzeba rozmawiać z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. No, tu nie ma czasu i za chwilę rozpieszczą nam się piłkarze, ci wartościowi, którzy mogą stanowić o sile tej drużyny. Natomiast ja chciałbym jeszcze tylko się odnieść, drodzy Państwo, do tego przetargu, który odbył się w miniony poniedziałek.
Oczywiście jako członek tejże komisji mam związane ręce, ponieważ zgodnie z regulaminem nie mogę udzielać na ten temat żadnych informacji, jeśli chodzi o pracę tegoż gremium. Natomiast, szanowni państwo, ja zwróciłem się 16 czerwca do pana prezydenta z pismem, w którym mówię o pilnym działaniu w celu interwencji, jeśli chodzi o rozwiązanie tej, nazwałbym to, niekomfortowej sytuacji, mówiąc bardzo delikatnie. Ale przede wszystkim zwróciłem uwagę, że jeżeli będzie drugie podejście tego gremium, aby zwrócić uwagę i przemodelować ten regulamin. Dziś okazuje się po fakcie, że był to fatalny regulamin, wadliwy regulamin. I tu odpowiadając też na to pytanie, czy można było to przewidzieć, służby, które tworzyły ten regulamin, mogły przewidzieć, że to był fatalny błąd. I w piśmie zwróciłem się do pana prezydenta z prośbą, że jeżeli podejmiemy kolejne starania, aby ten regulamin przemodelować, czyli o czym mówię, podzielić ten przetarg na część jawną i niejawną, bo ja rozumiem tłumaczenia miasta, że powoływanie się na przepisy prawa zamówień publicznych jest całkowicie bezzasadne. Ta ustawa określa bowiem sposób dokonywania zamówień. Mówiąc prosto, szanowni państwo, to zbycie akcji to nie jest nabycie przez miasto czegokolwiek, tylko jeszcze miasto z tego tytułu zyska. I powoływanie się na zapisy PZP jest tutaj jakby bezzasadne, jak mówią prawnicy. Natomiast w mojej ocenie jednak nadrzędnym celem jest ta transparentność. Ja nie miałem nic do ukrycia i w mojej ocenie komisja nie miała też nic do ukrycia, żeby samo otwarcie ofert w części jawnej było jawne, tak jak powiedziałem. To nie ma dla mnie żadnego problemu, żeby media mogły przyjść, bo my przecież nie robiliśmy tam nic nadzwyczajnego. Dlatego podkreślam, wadliwy regulamin, który do poprawki. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że na to pismo, które złożyłem do pana prezydenta 16 czerwca, nie otrzymałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi, natomiast mój kolega Sławomir Szymański dostał jeszcze tego samego dnia, także pozostawię to jakby bez komentarza, co najmniej dziwna sytuacja.